Panie ministrze, chwila. Teraz jest poseł Telus, a jeżeli pan będzie miał do jego wniosku formalnego wniosek przeciwny, wtedy zaproszę na mównicę. Bardzo proszę, panie pośle. Szanowny panie marszałku, dzisiaj jest bardzo ważny dzień. Proszę o spokój, dobrze? Panie pośle, proszę bardzo. Szanowny panie marszałku, dzisiaj jest bardzo ważny dzień dla polskiego rolnictwa i to jest dzień naprawdę sądny, który będzie sądził o tym, jakie będzie polskie rolnictwo. My sprzeciwiamy się razem z rolnikami przeciwko tej klimatycznej, lewackiej polityce, którą wprowadził w Europie Timmermans, a którą prowadził Donald Tusk jako szef grupy rządzącej w Unii Europejskiej. My niejednokrotnie, pan prezes Jarosław Kaczyński w Łysych powiedział na konferencji, że jesteśmy przeciwko tej klimatycznej polityce. A co robi polski rząd obecny? Jedzie pani minister i mówi, redukcja CO2 o 90%. To nie jest zwijanie europejskiego rolnictwa. To jest zabicie europejskiego rolnictwa. To jest zabicie polskiego rolnictwa. I kolejny filar, który jest w tych protestach, kolejny filar to jest polityka z Ukrainą i pomocy polskiemu rolnikowi. To myśmy wprowadzili pomoc polskiemu rolnikowi największą w historii. 15 miliardów. W zeszłym roku było wypłacone 10 miliardów. I pszenica kosztowała wtedy 1000 zł. Dziś kosztuje 700 zł. I co? Donald Tusk jest na nartach, nie jest polskim rolnikiem. Gdzie jest? Wnoszę wniosek o odroczenie, żeby wrócił Donald Tusk i zajął się polskim rolnictwem, bo polskie rolnictwo jest zabijane, a pomocy od polskiego rządu nie ma. Dziękuję bardzo.